Państwa dzisiaj na Starym Rynku w Warszawie. Tutaj mamy o kolumnę Zygmunta. Jest bardzo ładna, może się trochę cofniemy, żeby zobaczyć pomnik. Przepraszam, ale nie chcę, żeby tutaj wyjść, żeby się w tym biegać. Że kiedy miastu i w ogóle całemu Państwu będzie bezpieczeństwo, posąg podniesie rękę z mieczem do góry. W jednej jest oczywiście strona Bułat, a w drugiej się. Teraz możemy widzieć stary mur. Tam kiedyś obok niego była brama i kwiaciarnię zamkową. Dobrze, teraz przejdźmy. O, jeszcze oczywiście Pałac Królewski. Dla niej jest zegar, bardzo ładny. Teraz może wejdziemy do środka. Chodźmy zobaczyć. Ale chodź, bo oni tu leją. Zabijcie uwagę tutaj. Zrobimy nam szklanicę. Potem idźmy dalej. Tutaj mamy Zamek Królewski. A tam na rogu jest restauracja na Piekle Polka. Zobaczmy zamek w środku. Koniki. Widzimy tutaj różne tablice upamiętniające. Z Lorenza i Jana jakiegoś. Dobrze. Zatem, że jak chyba widać, tamta cyglana część muru, tamta, jest gotycka, co można łatwo dostać po oknach zamurowanych. Reszta została dobudowana trochę później za Zygmunta. I za Piotra. Kontynuujmy. Teraz idziemy pod arcykatedrą. To tamtedy, chodź, wychodzimy. No. Tak? Dobrze, muszę. Nie wiem. Idźmy tędy. Ale przywitaj się. Koło chuników przejdziemy. Tutaj widać oczywiście bryczki i piękne i przyjadą zwierzęta, które coś jedzą, przynajmniej jedno. Miom, 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 prostego. Pod ogonem widać moje takie kubełki służące do zbiórki odpadów. Przejdźmy dalej. Widzimy gołębia i Pizza Hut. Następnie jest kafe Zamek. A no, tu też muszę włożyć. No tak? I biuro sens. Stołeczne biuro turystyki. Proszę Państwa, za pośpie, ale po prostu mamy ograniczony czas. Teraz jest zima. Więc musimy się trochę śpieszyć. I zastanawiam się na ogół w biegu. Już. Dobrze, to tutaj jesteśmy na takim budynku klasyku, wreszcie arcykatedrze, którą mamy tutaj. Ona tutaj bardzo zgniota. Bo to jest to jest ciebie. A tu proszę podejść. Jaki z nim. O tu. Najwęższą kamienicę w Warszawie. Jak widać, jest dosyć wąska. Dobrze, kontynuujmy. Teraz zejdziemy katedrę z boku. Chyba się komuś wyrywa na ich widzę. Spadnie, przyszły to pierwsi. Może będziemy sławni. Na pewno. Na YouTubie. Dobrze. Zaraz przejdziemy przez mostek. Który to są zbudowane dla króla. Został tutaj w tej katedrze obdzięty siekierą. Więc król przezorny postanowił zbudować taki mostek, żeby łatwo przechodzić z katedry do zamku. Dobrze. Podejdźmy teraz tutaj do tego okna. Widać tutaj gąsienicę niemieckiego czołgu miny Goliata. Został on wysadzony w środku katedry. Żeby odstraszyć stamtąd powstańców. Proszę tego nie tykać. Dobrze, kontynuujmy. Mamy tu jakąś tablicę informacyjną. Coś budują chyba. Widzimy tam
tutaj bardzo ładne dzieci. Oraz kogoś, kto coś próbuje. Chyba. Mam nadzieję. Chyba te drogi są. Stajemy po drugiej stronie ulicy. O, ile ludziów i wszyscy gadają po polacku. I po polacku. Dobrze. Spójrzmy tutaj na architekturę. Jest bardzo ładna. Ceglana. Kościół też pokażę. O, a tutaj mamy pana Mina, Klima, który nie wiedzieć czemu się rusza. Dobrze. Idziemy dalej. Co robię? A tu z nami Krajdziela, Wojażera. To było dobre. No. Niezłe. Dobrze. Auto jedzie. Ale dziwne auto. No, ciekawe co to jest. Dobrze, nie rozmawiamy o autach, tylko o tym, co trzeba. Seat, nie Land Rover, umieć jeździć. Dobrze. Teraz jedziemy na starą linię, dookoła którego została zbudowana Warszawa. Olsztyno, pierwszy z nich, stare miasto. Tylko po tym właśnie teraz jedziemy. Tutaj mamy sklepy Wikipedią, Kmicica i Okul tych tłumów gatów widać syrenkę. Widzimy syrenkę. Oraz wiele zabytkowych ślicznych kamienic. Można także zobaczyć bardzo ładny bar. Latem się nazywa. Interesujące. Ale kontynuujmy. Teraz możemy obejrzeć różne inne rzeczy. O proszę, tutaj będzie naszych pierwsi dwaj rozmówcy. Byli podobnie Krzysztofem Pudzianem i Maczkiem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak się panu podoba podróż po Starówce Warszawskiej? Bardzo dobrze. To dobrze. A panu? Też dobrze. To dobrze, dziękujemy. Dobrze, dobre, polecam. Dobrze, doskonale. Czyli wiemy, że można tutaj spożyć bardzo dobre lody. Teraz sobie porozmawiać z serdeczną osobą podróżującą po Starówce razem z naszą kompanią. Będzie to Sebastian Kaza, którego już wczoraj spotkaliśmy na Pałacu Kultury. Prawda, panie Sebastianie? Tak. Dobrze. Jak się pan... Tak. Panie Amadeuszu, na dźwiękowcu, proszę tutaj bez wulgaryzmu, dobrze? Dobrze. Jak się panu podoba podróż po Starówce? Fajna. To dobrze. Lody dobre. Tak, już to słyszeliśmy od pana Krzysztofa Pudziana. Dobrze. O, tutaj nasz kolejny rozmówca, pani Karolina Grusza. Jak się pani podoba podróż po Starówce? Jest ciekawie. To dobrze. Trudno. Zamknij rynie, łopie. Panie, panie kamerzysto. Tutaj widzimy na mieczu wandali. Siedzą tam. Bogaci mieszkańcy. Paskudnicy. Pani Patryczuszak. Dobrze. Możemy kontynuować. Studnie i chyba już końcówkę naszej dzisiejszej wycieczki po Starówce Warszawskiej. Dziękuję państwu za uwagę. Piotr Roguski.